Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pod lupę weźmiemy kostium łowicki, który jest najbardziej rozpoznawalnym kostiumem dla nas wszystkich, dzięki jego wzorom i haftom. Kostium łowicki jest wykorzystywany również nie tylko do tańców łowickich, jak w zespołach możemy go spotkać w tańcach narodowych, jakimi są kujawiak i oberek. Zacznijmy od kostiumu damskiego. Na głowie panie nosiły jedwabnice, czyli jedwabne chustki w kolorach pastelowych z motywem kwiatowym i wykończone długimi frędzlami. Koszula biała, zwana bielunką, z charakterystycznymi właśnie haftami łowickimi, czyli kwiatami. Kwiaty mamy na kołnierzyku oraz na rękawie. Długość rękawa koszuli u pań jest 3/4 długości ręki. Panie w łowiczu nosiły kiecki, tak zwane wełniaki. Kiecka jest to spódnica połączona razem ze stanikiem. Stanik czarny, ozdobiony kolorowymi kwiatami, a spódnica z charakterystycznego materiału pasiaka. Wykończona aksamitem ze wzorem kwiatowym. Na kieckę zakładana była zapaska. Zapaska również tkana ręcznie z pasiaka, wykończona aksamitem i wzorem kwiatowym. Na nogach oczywiście panie nosiły czarne trzewiki. Taki kostium damski potrafi nawet ważyć do 18 kg. Przejdźmy teraz do kostiumu męskiego. Kostium męski. Panowie na głowach nosili czapkę wykonaną z filcu, ozdobioną w koło tasiemką z wzorami kwiatowymi oraz pękiem kwiatów. Koszula męska, również jak w przypadku koszuli damskiej, zwana bielunką, z haftem na kołnierzyku oraz na mankietach. Na koszulę panowie nakładali kamizelkę, tak zwany lejbik. Jest to dłuższa do bioder kamizelka, wykończona ozdobnymi guzikami i czerwoną tasiemką. Na lejbik panowie zakładali wełniany pas, podłużne paski, wykończone frędzlami. Spodnie wykonane również z pasiaka, tak jak spódnica damska, wpuszczone w długie czarne buty. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą lekcję i zapraszam na kolejną już niebawem. Pozdrawiam!